Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na polską perełkę szachową. No, u mnie na kanale tej partii jeszcze nie było, choć jest znana już bardzo mocno w polskim YouTubie. Moi drodzy, nieśmiertelna partia polska z udziałem Mieczysława Najdorfa. Człowiek, który był w ścisłej czołówce światowej w 1946 roku, był uważany za drugiego najlepszego szachistę na świecie, tuż za Michałem Botwinikiem, wymyślił wariant Najdorfa w obronie sycylijskiej, który jest bardzo atrakcyjnym debiutem w ścisłej czołówce światowej, na każdym poziomie zresztą bardzo trudny debiut, no ale jest nazwany jego nazwiskiem, wielki zaszczyt no, Zawodnik ten był Najlepszym W ogóle jednym z najlepszych na świecie Tuż po wojnie Wyemigrował do Argentyny I reprezentował ten kraj Polak pochodzenia żydowskiego, więc e, inteligencja, niesamowity tutaj e, człowiek, który dawał symultany na ślepo. E, zbierali się ludzie na stadionach i oglądali jego e, występy właśnie e, w tej rozgrywce, co jest nieprawdopodobne teraz e, w dzisiejszych czasach, że coś takiego mogłoby się wydarzyć. Kiedyś to było e, wspaniałe wydarzenie, teraz e, na stadiony chodzimy oglądać się raczej mecze piłkarskie. No cóż, moi drodzy, tyle ze wstępu. Przejdźmy do analizy. Jego przeciwnikiem był mniej mi. I znany zawodnik, który się nazywał Glucksberg, Gluck, Gluckberg, dokładnie. Nie wiem, kto to był, nieistotne. W każdym razie partia była wyśmienita. Zapraszam do analizy. D4, Miguel, Miguel już właśnie mówię, Mieczysław Najdorf, mówmy po polsku. Zagrał F5, obrona holenderska. No, moje zdanie na ten temat, na ten temat, na, na ten temat. Na na, na, te, na temat tego debiutu e, jest takie, że no, holenderska jest taka w dzisiejszych czasach chyba niezbyt atrakcyjna. Ja nigdy jej nie grałem, znaczy w internecie zdarzało mi się dla zabawy, ale raczej rzadko spotykany debiut. E, wielkim na przykład specjalistą holenderskiej był już świętej pamięci Władimir Małaniuk, rosyjski wspaniały szachista, który e, no, grał namiętne, namiętnie ten debiut, ale to jeszcze były takie czasy, właśnie gdzie te komputery e, nie wchodziły tak Mocno, no i trzeba było się tutaj napocić białymi, żeby uzyskać cokolwiek z tym zawodnikiem w tym debiucie. Dobra, ale to już tak w ramach ciekawostki C4 ze strony białych skoczek na F6. Posunięcie skoczek na C3, wiadomo, i E6. Holendra można grać tutaj w różny sposób, znaczy właśnie poprzez ruch na przykład E6, albo posunięcie G6, goniec G7. Są różne, e, różne drogi rozgrywania tego debiutu. E6, skoczek na F3 i posunięcie D5. No i to jest tak zwana kamienna ściana. Tutaj jeszcze e, zaraz dojdzie ruch pionkiem na C6. Tak też się dzieje. Zostało zagrane E3 i C6. Wiadomo, w tej sytuacji, tutaj, warto tego gońca wyprowadzić na jakąś aktywną pozycję na F4, może na G5. To są dobre ruchy dla białych, no ale poszło tak jak poszło. To był rok 29, więc no kawał czasu temu. No i mamy kamienną ścianę, która ma swoich zwolenników i przeciwników. Pozdrawiam tutaj Kaspera Poloka. Aczkolwiek moje zdanie się nie zmienia. Uważam, że kamienna ściana, no, nie jest najlepszym debiutem. Oczywiście to nie znaczy, że to jest debiut przegrany. Absolutnie to kwestia poziomu. W zależno, zależności z kim gramy te. Ten, ten debiut czarnymi może, od, mo, może odnieść sukces. Jak ktoś się białymi tutaj pogubi szybko, to oczywiście jest problem. No, minus właśnie jest taki, bo te figurki, szczególnie goniec, nie za bardzo jest aktywny. Okej, okay, może nie jest tak łatwo przebijać się białymi, ale biały ma bardzo łatwą grę. Ale to już jest inny temat, moi drodzy. Partia nieśmiertelna, lecimy dalej. Goniec na D3, goniec na D6. Ten goniec tutaj prowokuje do takiego zagrania C5, co jest błędnym ruchem, bo można zagrać goniec C7, skoczek. D7 i próbować w przyszłości przebijać się przez E5. Bardzo korzystna pozycja by była dla czarnych. Różada ze strony białych, różada ze strony czarnych i skoczek na E2. No takie posunięcie bym powiedział. Nieco dziwaczne, nie za bardzo wiadomo o co tutaj białym chodziło, ale przypuszczam, że no, figura troszkę wraca, żeby wspomóc, może tu jakieś załatać dziury na skrzydle. Ciężko stwierdzić, nie wiem po co ten ruch. Zapewne można byłoby próbować grać w sposób naturalny, na przykład B3, koniec B2, stawiać skoczka na E5. Takie plany można by było próbować stosować. Nawet teraz skoczek E5. Przypuszczam, że nie byłby najgorszy, ale e, zobaczmy, jak było w partii. Skoczek E2, e, Skoczek D7, czyli już trzy lekkie figury biorą udział w akcji. E, no i w tym momencie. No właśnie, białe popełniają katastrofalny błąd, to też jest nauczka dla osób, które jeszcze nie znają takiej, takiego motywu taktycznego, znaczy nauczka, nauka, nie nauczka, bo to jest ruch skoczek G5. No i wydawałoby się, że to jest takie logiczne posunięcie z tego względu, że skoczek tutaj na E6 tego pionka może zbić, widełeczki się szykują, wszystko wygląda ładnie, pięknie, cacy, ale... Niespodzianka ze strony czarnych, i tutaj zachęcam osoby, które jeszcze tej partii nie widziały, lub e, chcą spróbować swoich sił taktycznych, żeby spróbować znaleźć dobre zagranie dla czarnych. Jest to posunięcie, uwaga, goniec H2, moi drodzy, goniec bije pionka na H2. Takie standardowe uderzenie. O co chodzi? Otóż, jakby białe zbiły gońca, no to jest szach z koczkiem. Jeszcze pięknie pionek broni. Przy okazji, no, król wraca, powiedzmy tutaj, i Hetman bije na G5 Skoczka, czyli czysty pion więcej dla czarnych z bardzo perspektywiczną pozycją do ataku. No tam, Hetman powiedzmy wejdzie tutaj i będzie próbował dawać mata. Oczywiście tego mata tutaj ciężko, ciężko dać tego mata, ale pion więcej. No pozycja myślę, że bardzo ładna. Ok. W tej sytuacji białe zagrały jednak król H1, co się też wiąże ze stratą piona. No i jak grać dalej czarnymi? Tutaj Najdorf zagrywa oczywiście również skoczek na G4. No widzimy, atakujemy skoczka, skoczek broni gońca lecz no nie można za bardzo zbić tutaj pionka na e6 bo jest hetman h4 i groźby matowe są tutaj niemalże nieuniknione jedyną opcją to jest skoczek g5 powrót żeby zasłonić się na h3 ale hetman by za darmo zbił figurę i tyle w temacie no tak nie poszło tutaj w tej partii f4 zostało zagrane no właśnie posunięcie które broni skoczka i blokuje gońca i za bardzo nie widać jakby tutaj można było dalej Grać. Znaczy, widać poniekąd, ale na pierwszy rzut oka może się wydawać, że tu białe się obroniły i jeszcze będą chciały gońce złapać. No, nie jest to takie proste. Absolutnie. Pozycja czarnych jest genialna. Moi drodzy, Hetman E8 zagrał tutaj Najdorf z prostym planem. Absolutnie nie, nie chciał tutaj bronić pionka. To jest tylko wypadek przy pracy. Ten Hetman zmierza na pole H5 no i cóż, nic mu tutaj nie przeszkodzi w zagraniu tego posunięcia, jest ruch G3 no plan jest prosty, król G2, wieża H1, wybicie tutaj na H2, dwie lekkie figury za dwie, wieża za dwie lekkie figury, to jest świetna sprawa, jeszcze skoczek ma opcję powrotu no ale trzeba konsekwentnie, więc Hetman H5 król G2, no tu jeszcze oczywiście jakby było bicie na E6 w tej sytuacji no to jest niespodzianka pod tytułem mat w trzech, jak to zrobić, otóż Goniec G1 po tym ruchu, jeżeli król zbije czy pójdzie na G2, bez znaczenia jest mat na H2. No tak, oczywiście nie było, ale to warto sobie zobaczyć, miłe zawsze dla oka. Król zagrywa na G2, i w tej sytuacji Najdorf zagrał. Co zagrał, moi drodzy? Szukamy nieprawdopodobnego posunięcia. Otóż jest to znowu goniec G1. Goniec G1, które daje możliwość dania tutaj wejścia Hetmanem w ogóle w obóz przeciwnika. No i teraz, jak grać? W partii skoczek zbił na G1, ale zwróćmy uwagę, czy skoczek F3 byłby dobrym ruchem? No bo. Y atakujemy dalej gońca, ale przede wszystkim bronimy punktu H2 i Hetman tu się nie może przedostać. Otóż ten ruch również nie jest najlepszy. Mata tutaj białe nie dostają, ale czarne biorą drugiego piona z atakiem i na przykład powierza H1 Hetman zagrywa na G6. Czarnymi stoimy na wygranej pozycji. Tutaj wymiana gońców nastąpi. No i dwa piony więcej to jest już o bardzo, bardzo duża przewaga. W partii zostało jednak Zagrane skoczek bije na G1. No i to jest potężny błąd, chociaż wydawałoby się, że to jest ruch dobry. To znaczy, tutaj potężny błąd. No tutaj ciężko już o lepsze ruchy dla, dla białych. No i teraz trzeba to wykorzystać. Uwaga, pierwsze posunięcie to jest Hetman H2Król F3. No i co dalej? Trochę mało figur do ataku, można by powiedzieć. Mata na F2 nie ma, wszystko się broni. No i jak grać dalej, moi drodzy, w tej sytuacji? Szukamy odpowiedzi, jak zagrać czarnymi. Jak ktoś nie widział, to naprawdę warto pomyśleć, bo świetny przykład, który pokazuje nieprawdopodobną grę polskiego szachisty wówczas. No i teraz tutaj Najdorf zagrywa oczywiście E5. Nieprawdopodobny ruch. Pionek idzie pod ostrzał dwóch pionów, ale głównym celem jest to, żeby otworzyć pozycję. Trzeba tak grać. Po prostu trzeba. No i co, teraz, co zrobić? Białe biją pionka. No bo nie ma za bardzo też innego wyboru, bo zaraz będzie ruch E4 i jest pozamiatane. Po wybiciu, kolejne świetne zagranie w tej pięknej perełce polskiej. Skoczek bije na E5. Niesamowity ruch. No ale tak grać trzeba, trzeba poświęcić. Ale czy y, tych figur dla czarnych nie, nie zabraknie? Otóż y, poświęciły już czarne dwie figury. I skoczek oczywiście wybija na E5. Król F4. No i można by było powiedzieć, że skoczek może grać na G6. Król F3. Wrócić na E5. Wieczny szach. Czarne mają remis. Dwie figury mniej. Remis chyba powinien być w porządku. Lecz. Remis tutaj czarnych absolutnie nie interesował, moi drodzy. Jak grać dalej te pozycje? Zawsze możemy sobie również zatrzymać materiał i poszukać odpowiedzi. Otóż skoczek G6, szach, król F3 i teraz następuje kolejne piękne zagranie. Ja bym tutaj dał dwa wykrzykniki, no ale to tak wiadomo, że jak już się atakuje, to tutaj było wszystko na pewno przemyślane i jest perfekcyjnie to zagrane. Uwaga, F4. Po raz kolejny pionek idzie pod dwa pionki, ale głównie chodzi o to, żeby otworzyć gońca, otworzyć wieżę. Król ma ogromne problemy. Jak grać? Otóż, jeżeli pionek zbiłby na F4, no to jest piękny mat na E5. Sprawa prosta. Jeżeli goniec by zbił na G6, no to teraz dajemy bardzo ładnego mata pięciu posunięciach jest to mat forsowny. W ramach treningu taktycznego proponuję znowu zatrzymać materiał i poszukać opcji. I można byłoby teraz zagrać koniec G4. Jedyna droga dla białych, no to jest wybicie tego gońca. Hetman G3, Król H5, wybicie z szachem. Król bije, no Król zawędrował tak daleko, że tutaj na pewno nie jest bezpieczny. I mat w dwóch moi drodzy: wieża F6, Król H5, wieża H6 mat. Byłoby pięknie, tak nie było, ale było równie cudownie. Po ruchu F4, no bicie pionkiem na F4 jest obowiązkiem. I teraz przechodzimy do głównego problemu, jak te partie zakończyć. Jest to totalnie wygrana pozycja czarnych, mimo takiej straty, ale król ma tutaj ogromne kłopoty. Jest to posunięcie. Goniec g4, moi drodzy. Goniec g4. Poświęcenie trzeciej figury. Król musi wybić, znaczy musi. No jak nie wybije, odejdzie tutaj, to strata hetmana, co się wiąże również z porażką bardzo e, szybką. Król wybił, co jest też e, piękne, no bo dzięki temu mamy tą perełeczkę polską i dwa ruchy i mamy mata, moi drodzy. Poświęcenie czwartej figury następuje. Skoczek na e5. No, król nie ma nigdzie opcji ucieczki, więc pionek musi wybić tego skoczka. I mamy bardzo ładnego mata pionkiem na H5. Nieprawdopodobna partia, słynna już, oczywiście, ale już się znajduje również na moim kanale. Serdecznie dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć!